Dożynki, inaczej święto plonów, mają wymiar nie tylko kościelny, ale i społeczny, ponieważ za swój trud pracy na roli podziękowania dostają przede wszystkim rolnicy, a tych w naszej gminie nie brakuje. Uroczystości gminne 19 sierpnia rozpoczęła jak co roku msza święta w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piekoszowie. Dla nas, którzy rozpoczęliśmy świętowanie dziękczynienia, bo Eucharystia jest dziękczynieniem. Po pierwsze, dzisiaj w ten dzień i ten szczególny dzień za chleb, który spożywamy, którego mamy dzięki Bogu pod dostatkiem. Ale również chcemy dzisiaj tą Eucharystią dać Bogu odpowiedź, że pragniemy Jego ciała i Jego krwi. Pragniemy Chrystusa przyjmować w Eucharystii. Po mszy, w uroczystym przemarszu ulicami Piekoszowa, wraz z wieńcami dożynkowymi, rozpoczęto obchody Święta Plonów już na Placu Niepodległości w Piekoszowie. Jednym z najważniejszych elementów wydarzenia było przekazanie chleba dożynkowego gospodarzowi gminy, wójtowi Zbigniewowi Piątkowi, przez tegorocznych starostów Jolantę Sidło i Marka Snocha. Przyjmij od nas, gospodarzu, ten bochen chleba, upieczony ze zboża z naszych pól. Uszanuj go i gospodarz nim tak, aby nikomu go nigdy nie zabrakło, aby była poszanowana każda jego kromka, aby był doceniony trud polskiego rolnika, naszego piekoszowskiego rolnika. Dziękuję. Obiecuję, że ten chleb otrzymany od gospodarzy dożynek, starostów dożynek, będę dzielił solidnie, równo tak, aby w każdym domu, w każdej rodzinie tego chleba nie zabrakło. Swoje podziękowania w stronę rolników kierowali również obecni goście, wśród których znaleźli się, oprócz przedstawicieli władz gminy i rady gminy, także posłowie, senator oraz przedstawiciele władz województwa i powiatu. To wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj z Państwem świętować to doroczne święto rolników. Cieszyć się plonami, aczkolwiek to był rok bardzo trudny. Niemniej jednak podjęliście Państwo ten trud, aby z najpiękniejszych kłosów właśnie uwić wieńce dziękczynne i zanieść je przed ołtarz w miejscowym kościele, aby dziękować Bogu za te tegoroczne plony, ale jednocześnie prosić o błogosławieństwo na dalszą pracę na roli. To gmina Piekoszów, jedna z największych gmin w powiecie kieleckim. Największa, jeśli chodzi o liczbę ludności, bo to jest około 16 tysięcy mieszkańców, ale gmina, która sąsiaduje z miastem wojewódzkim. Więc tradycje rolnicze sięgają pewnie tam wielu pokoleń, bo pierwsze zapisy o dożynkach to się pojawiały w XVI wieku, a więc to już ponad 500 lat. Jak kultywowane są tradycje dożynkowe i tu w tym Piekoszowie, w tym podmiejskim Piekoszowie również władze gminne dbają o to, aby znaleźć jeden dzień, żeby się spotkać, żeby rozmawiać o tym, żeby podziękować za trud rolnikom. Dożynki to święto ludowe, dlatego by tradycji stało się zadość, nie mogło na nim zabraknąć zespołów folklorystycznych z naszej gminy.
porywały swoją muzyką do tańca, ale i utwory wykonane przez wokalistkę Bożenę Zielińską. Jest takie miejsce na ziemi, gdzie świętokrzyskie są góry, bo woda serce przemieni, a ja tu dotyka chmury. Jeśli o zabawie mowa, to sołtysi obecni na wydarzeniu również mieli swoje zadania. W turnieju sołtysów wzięło udział kilkunastu przedstawicieli sołectw gminnych, którzy musieli m.in. obierać jajko na miękko łyżeczką, wiązać krawat, czy też odszukiwać ukryte kolorowe tiktaki w miseczce z ryżem. W pierwszej konkurencji najlepsza okazała się sołtys Lasku Teodora Krążek. W drugiej Jolanta Gawrońska, sołtys Gałęzic, a w trzeciej sołtys Podzamcza Lucyna Sideł. Jak co roku, również i w tym wybierano najpiękniejszy wieniec i najlepsze stoisko z plonami. No na stoisku Zamczkowa mamy buraczki, cebule, mamy tutaj też buraczki takie, które nadają się na zupkę. Mamy zboże piękne, mamy piękną dynię, ziemniaki, mamy fioletowe, co nikt nie ma. Mleko mamy, proszę. Szybki kurki mamy, proszę poczekować się, mamy sernik pieczony z naszego mleka. W tym pierwszym konkursie zwyciężył wieniec wykonany przez sołectwo Gałęzice, a tytułem najlepsze stoisko okrzyknięto to wykonane przez mieszkańców Zajączkowa. Należy nadmienić, że to właśnie w tej miejscowości w nagrodę zorganizowane zostaną przyszłoroczne dożynki. To nie koniec konkursów. Tuż przed dożynkami zgłaszali się chętni do kulinarnych zmagań pod nazwą Smaki Przeszłości, w którym w tym roku główną rolę odgrywał pomidor. Zgłoszonych i wykonanych zostało kilka pyszności, jednak najlepszym daniem okazał się być dziany pomidor w wykonaniu aktywnej brynicy, którą reprezentowała Beata Mochocka. Podobnie jak w roku ubiegłym, również i w tym przeprowadzany był konkurs multimedialny pod patronatem europoseł Beaty Gosiewskiej, który polegał na stworzeniu prezentacji dotyczącej zmian, jakie zaszły w gminie Piekoszów dzięki pozyskiwanym środkom unijnym. Wszyscy dotychczasowi zwycięzcy byli bardzo, bardzo zadowoleni, także mam nadzieję, że będą to miłe wspomnienia, że zobaczysz, jak funkcjonuje Parlament Europejski. A myślę, że to zwycięskie miejsce pozwoli ci też może w przyszłości podjąć próbę ubiegania się o pracę w dalekiej przyszłości w jakiejś instytucji europejskiej. Także gratuluję jeszcze raz. Laureatką pierwszego miejsca została Julia Kasprzyk ze szkoły w Zajączkowie. W nagrodę zarówno zwycięzca, jak i laureaci drugiego i trzeciego miejsca wyjadą do Brukseli, by zwiedzić i zapoznać się z pracą Parlamentu Europejskiego. W czasie czas umilały nam zespoły Sensif, Ascloud i Brothers, którzy muzycznie pociągnęli publiczność do tańca. Podobnie było w przypadku dyskoteki pod gwiazdami, którą prowadził DJ Corby. Niewielu było w stanie oprzeć się rytmicznej muzyce, zwłaszcza, że dodatkowo pogoda dopisała. Cały ten Paryż tam za tę noc z Renatą. Cały
Brzmiła duma ciocia kolana, będziemy sobie wino pić. Brzmiła duma ciocia kolana, będziemy sobie wino pić.